Drodzy bracia w kapłaństwie Chrystusowym, szanowna pani konsul, umiłowani bracia i siostry. Wkraczając w kolejny wielki post naszego życia, wchodzimy w czas refleksji i zadumy. W znaku popiołu, jakim za chwilę zostaniemy naznaczeni, przyjmujemy prawdę, że z prochu powstaliśmy i w proch się obracamy. Dzisiaj te słowa wybrzmiewają bardzo dobitnie, ponieważ na naszych oczach widzimy, jak się to dokonuje. Niestety doświadczenie to przychodzi poprzez zniszczenia, jakie niesie ze sobą wojna trwająca już 7 dni. Zapewne w wielu miejscach ludzie nie dotrą do świątyni, lecz to, na co spoglądają, będzie znakiem popiołu, będzie fizycznym doświadczeniem przemijalności. Nam natomiast dane jest dzisiaj być w katedrze i skłonić swoją głowę i przyjąć wezwanie do postu, modlitwy i jałmużny. Przyjąć wezwanie do przemiany życia, aby nie w proch przemieniła się nasza doczesność, a w szczęście wieczne obiecane nam na chrzcie świętym. Wielki post to czas dla zadumy nad własnym bytowaniem tu na ziemi i nad przynależnością. I nie dotyczy to przynależności do grup społecznych czy narodowościowych, lecz przynależności do Chrystusa, do Pana Boga. Naszym zadaniem jest dać się przyciągnąć do serca Jezusowego, by być z Nim, kroczyć po drogach świata, kraju, miasta, drogą Chrystusową. Mamy przylgnąć do Jego serca i przebitego boku, aby łatwiej zrozumieć nasze cierpiące serca i ranę, która zadaje ból. Prorok Joel w ten sposób mówi do nas: przeto i teraz, jeszcze wyrocznia Pana, nawróćcie się do mnie całym swym sercem przez post i płacz i lament. Wezwanie proroka przypomina nam, że właśnie teraz mamy tę niepowtarzalną okazję, by powrócić całym swoim sercem, duszą i rozumem do Jezusa, który tak wiele poświęcił, dlatego że nas kocha. Wezwanie proroka podpowiada, jaką drogą, zwyciężając w sobie nasze wady i niedoskonałości duchowe, możemy stawić czoło złu, które niszczy nasz dom. Wspaniałym dopowiedzeniem do głosu proroka Joela stają się słowa świętego Pawła Apostoła, tego, który początkowo nie potrafił zrozumieć idei Chrystusa, a potem stał się jednym z największych jego orędowników i zasłużył na miano apostoła narodów. Dzisiaj wzywa nas. W imię Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. On to dla nas z grzechem uczynił tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą. Niech okres, który właśnie się zaczyna, wzbudza w nas radość z modlitwy, radość z dawania i pomocy drugim. Tak więc, mimo nazwy, niech to będzie dla nas okres chwały, ale chwały dla Pana, okres radości, ale radości dawania, okres postu, ale wolny od elementów, które nie są nam konieczne. Od nałogów, które i tak nam szkodzą. Od przekleństwa i złorzeczenia, które dzisiaj w czasie wojny tak łatwo nam przychodzi. Pamiętajmy o słowach Pana Jezusa, który mówi: gdy pościsz, namaś sobie głowę i umyj twarz,
aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu Twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Dzisiaj potrzeba takiej postawy, aby pokonać zło nie tylko wojny, ale swojego życia. Potrzeba posłuszeństwa Bogu, aby nasze modlitwy, posty, jałmużna nie były jedynie zwyczajem, ale znakiem naszej głębokiej wiary, która nie będzie przenosić gór, ale wyprosi dar pokoju,